to dziwnie zabrzmi, ale będę dzisiaj... Będę dzisiaj łapał lisa. A was biorę ze sobą. Tak jak na pewno wiecie, jak się dużo pracuje przed komputerem, czyli tak jak właśnie my, to ruch jest bardzo ważny. I dzisiaj wam pokażę, w jaki sposób ja się ruszam. Jesteśmy na miejscu. Od 2 lat jeżdżę konno i dzisiaj jest pewna impreza, na której będę miał trochę test, trochę sprawdzenie samego siebie, a trochę takie zwieńczenie tych 2 lat jazdy. Ta impreza nazywa się Hubertus. Hubertus, czyli Święto Myśliwych, Leśników i Jeźdźców. Organizowane przez jeźdźców na zakończenie sezonu, a przez myśliwych na początku sezonu polowania jesienno-zimowego, zwykle w okolicach 3 listopada. Święto te pierwszy raz obchodzono około 1444 roku i na początku były to wielkie polowania. Tak naprawdę do dziś w polskiej tradycji łowieckiej Dzień Świętego Huberta jest okazją do tak zwanych hubertowin, czyli polowania zbiorowego o charakterze szczególnie uroczystym. Wśród jeźdźców, jest to tak zwany Hubertus konny, urządzana jest natomiast gonitwa, podczas której konno ściga się tak zwanego lisa, czyli jeźdźca z ogonem przypiętym do lewego ramienia. Po polowaniach i gonitwach urządzana jest biesiada przy ognisku, pigosie i oczywiście rozgrzewającej nalewce. Jedna osoba ma ogon lisa przyczepiony do pleców, a cała reszta stara się właśnie ten ogon złapać. No i wiadomo, kto złapie, ten wygrywa. Ale to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Mamy tutaj 3 poziomy prędkości. Pierwszy to jest wstęp. To, co widzicie tutaj, to jest kłus, czyli taki średni poziom. I ostatni to będzie galop, czyli poziom najszybszy, w którym ja będę tak naprawdę debiutował. Nie udało się złapać, chociaż już 2 razy miałem wrażenie, że dosłownie trzymam tego lisa. No ale nic, spróbujemy jeszcze raz za rok. Gratuluję wszystkim, którzy złapali lisa. Tak w ogóle, mam wrażenie, że łapanie tego lisa jest trochę jak nauka technologii. Niektórzy podchodzą do różnych technologii, na przykład Reacta, czy Node'a, czy Angulara, czy cokolwiek innego, jakby to był ten lis, który pozwoli im wygrać, czyli znaleźć pracę. A to nie do końca tak jest. Faktycznie czasami ktoś, kto nie umie dobrze jeździć, złapie tego lisa. Czyli ktoś, kto umie jedną technologię po kursie i faktycznie może uda mu się znaleźć tą pracę. Ale raczej zauważcie, że reguła jest inna. Raczej ktoś, kto dobrze jeździ, czyli wie jak usiąść w siodle, wie jak pracować wodzami, wie jak używać wszystkich pomocy, wie jak dobrze jeździć,
to raczej on złapie tego lisa, czyli powiedzmy ktoś, kto ma dobre podstawy języka, zna różne wzorce projektowania i tak dalej, zna po prostu język i ma solidne podstawy programowania, to raczej ta osoba prędzej znajdzie pracę. Więc raczej nie liczyłbym na taki łut szczęścia, że może uda mi się stanąć w dobrym miejscu i wtedy znajdę pracę. Tylko raczej trzeba byłoby popracować po prostu nad podstawami. Nad podstawami języka, nad podstawami dobrych praktyk i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że no tak naprawdę to od nich zależy, czy złapię tego lisa, czy nie. A teraz idziemy świętować koniec sezonu jeździeckiego. This